proszę rzucać. Tonery znowu. To 3, 4. Cześć, tu Ernest! Cześć, witajcie, ja jestem Holm. Witamy was po raz kolejny w Pogromcach Mitów. Dzisiaj sprawdzimy garść nowych mitów w nowym trybie Koniec Gry, w którym to możemy się wcielić w armię Thanosa i samego szklanego tytana, albo złapać się najlepsze gadżety superbohaterów. Ale zanim zaczniemy, to ogłaszamy kolejny giveaway. Do wygrania tym razem jest Spaghetti Inferno, który wkrótce powinien pojawić się w sklepie. Aby wziąć udział, wystarczy zostawić komentarz, łapkę w górę i zasubskrybować oba nasze kanały. Nie zapomnijcie też wesprzeć swojego ulubionego twórcy. Wyniki ogłosimy 2 dni po wyjściu tego pakietu na każdej platformie. Niestety nie możemy jeszcze podać dokładnej daty. Okej, już bez naszego przedłużania przekazuję stery Halmowi. Na samym początku sprawdzimy, co się stanie, gdy zderzą się dwie tarcze Kapitana Ameryki lub dwa topory Thora. Tarcza Kapitana Ameryki i topór Thora to dwa superowe przedmioty, które możemy znaleźć, jeśli gramy w drużynie bohaterów. Oba te przedmioty można rzucać, dlatego sprawdzimy, jak pójdzie taki test. Dobra, widzimy się już na nowym trybie, koniec gry, i mamy już wszystkie potrzebne rzeczy, aby zobaczyć, co się stanie, gdy się zderzą. Tak, on co pierwszy? Toporek czy tarcza? Toporek. Dobra. No. Uwaga. To zróbmy taki testowy rzut na 3-4 na ry, okej? Dobra. To 3-4... Ale to jest głośne. No, co zrobiłeś? No, sorka, bo to takie głośne jest. Dobra, jeszcze raz. No sam to słyszysz chyba. 3-4... No, przepraszam, to dźwięki mnie tak ten... Dobra, 3, 4. O, prawie. O, teraz przeniknęły przez siebie. Tak, teraz tak. 3, 4. Przenikają. No cóż, jak dalej to można tarczy sterować, dla tych, co nie wiedzieli. Okej, teraz parę na tarczę. Gotowy. To 3, 4. Też przenika, perfidnie. Czyli na pewno, czekaj jeszcze raz. 3, 4. Tym się nie da sterować niestety. Dobra, ostatni raz. 3, 4. Przenika. Niestety przenika. A szkoda. Okazało się, że te przedmioty najzwyczajniej siebie ignorują, dlatego nie mają żadnych kolizji do siebie nawzajem. Tak jest prawdopodobnie dlatego, aby podczas rozgrywki nie było za wielkiego chaosu. Teraz sprawdzimy, co się stanie, jeśli tarcza zderzy się z toporem. Przed chwilą sprawdziliśmy, jak reagują na same siebie, więc warto sprawdzić, co się stanie w tym przypadku. Na tym nie kończą się nasze testy zderzeniowe. Teraz sprawdzimy, co się stanie, jeżeli tarcza zderzy się z toporkiem. Okej. To może ty rzucaj, okej. To najpierw będę trzymał w ten sposób tarczę. Okej. Powinno się odbić, co nie? Powinno. O, odbija się. Dobra. To spoko. A czekaj, a co jak nie mam tarczy? No przenika? Tak, przenika, okej. Tak, przenika. Przenika. A załóż tarczę. Odbija się. Dobra, działa, dobra. Spoko. A cek rzucimy na raz, choć tutaj bardziej na taką płaską powierzchnię. Dobra. No proszę rzucać. To na ry znowu. To 3, 4. Przenika chyba, ale jeszcze raz. O Jezus Maria. A czekaj, a weź może... A nie, nie zdążysz nakierować, ale może dobra, jeszcze raz. 3, 4. Przenika. No, przenika po prostu. No niestety. Sprawa wygląda tak samo. Toporek przenika przez tarczę i oba przedmioty w lacie w ogóle siebie nie widzą. Następny, już 3. mit na dzisiaj brzmi: czy można rykoszetować strzały od tarczy kapitana? W pierwszej części Avengersów była scena, w której to Iron Man użył swojego lasera na tarczy Kapitana Ameryki, aby on następnie przekierował go na przeciwników. Sprawdzimy, czy w grze też tak można. No i okej. No chodź, trzymaj tarczę i zobaczymy, co się stanie. Jak myślisz, jak będzie? Moje zdanie po prostu jakby tak zasieść te strzały. Wiesz, jakby po prostu znikną te strzały na tobie. No tak samo jak z toporkiem raczej. Znaczy, no nie wiem, no sprawdźmy. Okej, uwaga. Muszę strzelać. Tak samo jak nie trzymał. Pod kątem? Chyba nie ma szans. A, szkoda. Niestety nie. W grze mamy do dyspozycji inny typ broni niż ten ze sceny z filmu. Pora na już kolejny mit. Sprawdzimy, czy można wskoczyć na tarczę Kapitana Ameryki. Jak już wiecie, tarczą Kapitana Ameryki można rzucać. A co jakby na niej latać niczym srebrny surfer? Do mnie, moja desko! Dobra, ale skoro nadal trzymam tą tarczę, to może sprawdźmy teraz, czy jesteś w stanie po prostu na nią skoczyć. Proszę. Jak tak trzymasz? Okej, dobra. No. Czekaj, może bez tego jednak? Troszkę poleciałeś za daleko. Nic z tego. Okej. Dobra, ale skoro tak się nie udaje, to może wskocz na lecącą. O, to będzie ciężkie. Jeszcze ciekawiej będzie. Wiesz co? Stań dla testu. Stań może na górze i stań może bardziej na, tutaj nie wiem, na rogu czy coś. A może zróbmy tak, o, stań tutaj na rogu, a ja tutaj rzucę po prostu, żebyś na nią mógł wejść. Albo nie, troszkę bardziej jeszcze. O! Spróbuj tak rzucić. Nie wiem, czy to się... O, dobra. Nie. To niestety plan nie wyszedł. Skacz po prostu, ja będę próbował rzucić. Tylko wiesz co, on ją strasznie pionowo wrzuca. Nie widzę to. Nie. To będzie niemożliwe. A weź się go da. Za szybko leci, stary. Rzuć tak przed siebie. No. Przed siebie. O kurde, jak to poleciało. Jeszcze raz. Weź tak, żeby... Weź poleć tam, jakby rzuć tam. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz. O. Dobra. A, chyba przenikam sobie. Tak, tutaj bardzo... A mogę zobacz, widzisz tam jak się bawią tam? Zobacz. O, to samo zrobiłem. Tam był jakiś snagdzik nam pomagają, pozdro. Na tarczy kapitana nie można latać. Jest za szybka i nie ma z nami odpowiednich kolizji, aby w ogóle taki trik wykonać. A szkoda. Sprawdzimy teraz już ostatni mit w tym odcinku, a brzmi on. Czy da się przyczepić łukiem do lecącej tarczy kapitana Ameryki lub mutatora? Łuk jednego z Avengersów nie tylko strzela bardzo mocnymi strzałami wybuchowymi, ale ma także kotwiczkę, którą możemy wystrzelić, aby o coś się przyczepić i nas do siebie przyciągnąć. Póki jeszcze nie zamknęło nam strefy kompletnie, zobaczymy, czy można się przyczepić naszym łukiem Hokaja w ten sposób do tarczy Kapitana Ameryki. Może chociaż tutaj będą kolizje. O, dzień dobry. Tam się przywitał. Dobra, to ty rzucaj, okej? Tarczą. No właśnie rzuciłem. O nie. Tarczą najpierw? Tak, okay. Najpierw tarczą. Dobra. Okay. Wiesz co, jak chcesz nią trafić, to musisz chyba na początku, bo ona jest tak pionowo wtedy, trzeba nawiedzieć. Okej, wydaje mi się, że tu nie ma kolizji. Okej, no dobra, powoli. 3, 4, chyba nie ma szans. Chyba nie. 3, 4... Nie, wydaje mi się, że nie ma co z tarczą, ona jest za szybka. Może młotek będzie przynajmniej. To się wydaje bardziej prawdopodobne. Znaczy topór. Dobra, 3, 4... Chcę, ja przyczepię się, jak będzie wracał. Okay. Ojej, o, nie, to się szybciej wtedy. Tak. A wiesz co? Stań za mną. Stań za mną po prostu i tak jakby na wprost będziesz miał łatwiej. To! Gdzieś, no. Daj. To nie było w planach. O nie! Tak, poleciało jakoś. Dobra, gotów? Troszkę wyżej i byłoby dobrze. Chyba to się nie uda. To się nie uda. No niestety. Nie ma kolizji po prostu jak leci, wydaje mi się. Weź te łapki. Zacznij latać. O! No i się tam. Można. Miau, 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 miau. No to już ostatni bit na dzisiaj. On, jak myślisz, co się stanie, gdy to wejdę? No myślę, że cię po prostu wystrzeli, no. Tak? Ja no myślę, że mnie wystrzeli tak. I włączy to taką animację lądowania. Wiesz, z tą mocą. Możliwe? No, nie wiem. Chodź. Zapraszam do wizora. 3, 2, 1. O! No tak, tak. A czy tej mocy... O, co się stało, dobra. Tej mocy ja użyłem, a zobaczmy, co się stanie, jak nie użyję tej mocy. Aha. O, ale się sama aktywuje tak siak. I to tyle. My dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.